Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a dzisiaj odwiedził nas Paweł Barylski, członek sztabu szkoleniowego Śląska. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie trenerze, na początku, bo przedstawiłem pana jako członka sztabu, proszę powiedzieć, czym pan się w zespole dokładnie zajmuje? No tak jak pan powiedział, członek sztabu szkoleniowego, jestem obecnie asystentem, drugim asystentem trenera Witesława Lawiczki. Odpowiedzialność w zasadzie za organizację procesu treningowego, za analizy gry przeciwnika, analizy własne, no i troszeczkę jak całe moje życie prowadzi, też pomaga Michałowi Polczykowi w aspekcie przygotowania zespołu. Panie trenerze, pan z pięcioma już trenerami pierwszego Śląska? No jakbyśmy od początku mieli liczyć, zaczniemy od trenera Ryszarda Tarasiewicza, następnie trener Oles Leńczyk, trener Lewy, trener Pawłowski, no i teraz trener Lawiczka. Tak. Czyli dobrze, powiedziałem pięciu. Tak. Nie kusi pana samodzielne prowadzenie zespołu? No bo miał pan epizod w Śląsku, prawda? Tak. Nie chciałby pan zostać trenerem Śląska Wrocław? Oczywiście, że chcę, tylko że tak jak powiedziałem, moja droga, a w ogóle piłka i moja droga to jest droga cierpliwości i spokojnej pracy, bo uważam, że zostać pierwszym trenerem nie tylko w polskich warunkach, ale w ogóle jest łatwiej niż jakby ustabilizować tą pozycję, tak jak, bo bardzo wielu trenerów weszło na poziom ekstraklasy, ale bardzo szybko jakby zniknęło z tego poziomu. Co wynika też z tego, że to jest naprawdę bardzo trudna praca. Praca, która polega na de facto zarządzaniu ludźmi, nie tylko procesie treningowym, u nas się to utożsamia z tym, ale to jest jakby aspekt interpersonalny najważniejszy. Zarządzanie ludźmi, tylko dobór właściwy ludzi współpracowników, ale dobór też zawodników i umiejętność współpracy z kibicami, z mediami, umiejętność współpracy z wieloma ludźmi. No bo to jest jednak wielka sztuka i ja tak jak cały czas powtarzam sobie, mam dopiero 44 lata w zawodzie trenera. Tak naprawdę ludzie, którzy osiągają największe sukcesy, to jest najczęściej między 50 a 60 lat. Tak to jest, trener Leńczyk nawet miał prawie 70, spuentował jakby całą swoją karierę mistrzostwem, wicemistrzostwem Polski, chyba najlepszym okresem w swoim życiu, jeżeli chodzi o trenerskie, ale poświęcił temu praktycznie 40 lat pracy. Także każdy ma swoją drogę. Ja swoją gdzieś tam wyznaczyłem bardzo dawno temu i spokojnie, krok po kroku realizuję. Bo tutaj kibicom sprzedam, no można powiedzieć, newsa. Przed sezonem pan trener dostał ofertę od Warty Poznań, no ale odrzucił pan, dlatego że pan chce ciągle jeszcze właśnie rozwijać się w Śląsku jako asystent. Ja zaraz wytłumaczę. Oczywiście, kiedy byłem z rodziną, z żoną i synem w Maladze, przyleciał do mnie dyrektor sportowy Warty Poznań, pan Robert Graf, z jednym z współpracowników właściciela. I żeśmy bardzo długo rozmawiali na temat wizji mojej, jaka jest piłki i zespołu Warty Poznań. Praktycznie te rozmowy trwały około 6-7 godzin, chyba skończyły się około 2 w nocy. I rano podjęliśmy decyzję, że jednak te wizje się troszkę rozmijają, ale tak jak powiedziałem, Warta jest, później zadzwonił do mnie prezes, pan Janicki, też żeśmy troszkę rozmawiali na ten temat. Natomiast no jak widać, Piotr Trworek to jest bardzo dobra osoba na tym stanowisku, bo Warta gra bardzo dobrze, gra celem było utrzymanie w Ekstraklasie, a tak jak powiedziałem, troszeczkę inne moje były, moja wizja tego wszystkiego, inne Warty, ale na szczęście dla Warty i dla Śląska również, bo tak uważam, oba zespoły mimo wszystko grają bardzo dobrze i zanotowały progres w stosunku do tego, co było w poprzednim sezonie. A skąd się wzięła fatalna gra Śląska w ubiegłym sezonie? Teraz mamy duży progres, to delikatnie powiedziane, tak? Bo gramy bardzo dobrze momentami, natomiast zeszły sezon był dramatyczny, poprzedni zresztą niestety też. Dlaczego? No i to właśnie tutaj jest ten etap, bo tak naprawdę musimy się cofnąć do 2015 roku. 2014 to był ostatni moment, kiedy zdobyliśmy wtedy czwarte miejsce i po tym sezonie nastąpiły moim zdaniem błędy w polityce kadrowej dosyć duże. Pamiętam, kiedy z trenerem Pawłowskim jechaliśmy na Celje, niespełna 17-letni Maciek Pałaszewski i o rok starszy Mariusz Idzik siedzieli na ławce rezerwowych zespołu, który grał w Pucharach Europejskich. To jakby pokazuje, że gdzieś tam zgubiliśmy ideę tej polityki kadrowej, która wcześniej była prowadzona przez trenera Tarasiewicza i Krzysztofa Paluszka również, który był dyrektorem sportowym.
No i te trzy, w 2015 roku ja odszedłem z klubu, nie było mnie praktycznie 3 lata i okazało się, że ta polityka jednak nie była do końca taka, jaka no wyniki pokazały, nie była do końca taka, jaka powinna być w moim odczuciu, całościowo, patrząc na to, nie wnikając w szczegóły. Natomiast ten ostatni sezon, kiedy 18 bodajże lutego 2018 roku wrócił sztab trenera Pawłowskiego, zaczęła się ta polityka zmieniać. Klub postanowił stawiać na młodych zawodników, na zawodników z pierwszoligowych boisk, którzy są wyróżniający. No i ten jeden rok był takim przełomowym okresem, bo to jest bardzo trudno. Jest tak jak ten przykład Waldka Soboty, który trafia z Kluczborka i tak naprawdę od razu jest pierwszoplanowym zawodnikiem zespołu Śląska Wrocław. Nie do końca tak było w przypadku wszystkich graczy. Ten okres przejściowy był dłuższy zdecydowanie. No i ale widać teraz, że tacy gracze jak Jakub Łabojko, bo tak to bywa, mimo wszystko liczę cały czas, bo jednak nie jest tak, nie rozwija się tak, jak myślałem, Damian Gąska, ale bardzo ważna rola też i chłopaka, którego nam brakuje, a muszę to powiedzieć, Mateusza Radeckiego. Ja nazywam go śląskim Millerem, bo on poświęcił kawał zdrowia w tym momencie, kiedy żeśmy grali o utrzymanie. Zostawił jakby swoje aspekty indywidualne, bo nie był w pełni sprawny, ale wyszedł na boisko i naprawdę nam pomógł i dołożył cegiełkę do tego, żeśmy się utrzymali. To był taki już, ja to mówię, czerwone światło, ale tak naprawdę na stryczku żeśmy troszeczkę wisieli, ta polityka wcześniejsza, bo w piłce nie jest tak, że to, co się dzisiaj dzieje, to ma pokłosie w przeszłości, zawsze tak jest. Ale wracając do Mateusza, pomógł nam, dołożył tą cegiełkę, ale mimo wszystko to, co się działo wcześniej, spowodowało, że dzisiaj wszyscy w koło, bo nie mówię tylko o zawodnikach, sztabie pierwszej drużyny, ale mówię o pracownikach klubu Śląska Wrocław, o Akademii Śląska Wrocław, wszystkich trenerach i pracownikach, jakby zrozumieli, że Śląsk Wrocław to jest jeden cel i wszyscy w tych trudnych momentach pokazali się z dobrej strony i wspierali, jeszcze raz podkreślam, zespół, a dzisiaj mamy tego efekty, tego wsparcia, które było powiedzmy kilka miesięcy temu, dzisiaj są efekty jakby pracy wszystkich ludzi w koło. Panie trenerze, wywołał Pan temat formy Damiana Gąski. Co się dzieje z tym chłopakiem? Bo potencjał wyjątkowy. Tak. Widać, że facet potrafi grać w piłkę, no ale to się nie przekłada na to, co on prezentuje na boisku. No i właśnie ja tutaj też mam swoje przemyślenia, zresztą o tym rozmawiałem troszkę z nim. Ja myślę, że on musi zrozumieć, żeby trochę się ubłocić, krótko mówiąc, że ekstraklasa to nie jest to, że wyjdę i zagram, ale muszę troszkę pocierpieć na boisku, muszę troszkę wejść w kontakt z przeciwnikiem i wtedy te umiejętności, które posiada, bo on ma ogromne umiejętności, bo to jego można najbardziej porównać do Waldka Soboty, jeżeli chodzi o jakby aspekt taki globalny, bardzo podobna budowa ciała, bardzo podobne warunki też sposobu gry. Natomiast tak jak powiedziałem, musi nauczyć się tego, że trzeba pocierpieć na boisku. Ja to nazywam ubłeceniem, czyli wejście w kontakt z przeciwnikiem, cierpienie i tak dalej, bo to się przełoży. Im wcześniej to zrozumie, a myślę, że to jest inteligentny chłopak i ten trudny moment, w którym teraz jest, zaprocentuje za chwilkę, że ta rywalizacja, to bycie jakby liderem, w którym był w zespole Wigier Suwałki, może być też w ekstraklasie, ale jak wcześniej powiedziałem, musi przełożyć się to na jego mental własny, żeby rzeczywiście dał sobie, ale przy okazji sobie przede wszystkim, ale później zespołowi jakby tą jakość, która w nim drzemie. Jestem przekonany o tym. Panie trenerze, on sam o sobie mówi, że jest dziesiątką. Tymczasem w Śląsku ustawiacie go najczęściej na prawym skrzydle, tak. Wcześniej jeszcze na lewym. Rzucacie go trochę po pozycjach. Zgadza się. Nie lepiej postawić go właśnie za napastnikiem, tak żeby korzystać z jego potencjału? Ja uważam, że na ten moment Damian, w naszym odczuciu, nie tylko moim, ale oczywiście sztabu szkoleniowego, my bardzo dużo dyskutujemy na ten temat, bo przecież też popełniamy błędy jakieś i tak dalej. Natomiast w moim odczuciu na skrzydle w tym momencie jest bardziej przydatny zespołowi. A dlaczego jeszcze? Dlatego, że ta dziesiątka w naszym wykonaniu to też jest zawodnik, który musi mocno pracować w defensywie i nad tym musi dużo pracować. Stąd pomysł Roberta Picha, bo nie ukrywajmy, ale Robert Pich to jest też gracz, który bardzo dobrze potrafi pracować w defensywie i to też w filozofii trenera Lawiczki jest bardzo ważny punkt i na tym też się jakby koncentrujemy. Dlatego myślę, że Damian znowu, tu wracamy, musi jakby pogodzić się troszeczkę z tym, że
że nie na siłę ja jestem dziesiątką, tylko po prostu jestem piłkarzem, którego wystawia mnie trener na pozycję numer 7, 11, 10 i na tej pozycji mam wykonać maksymalnie to, czego oczekuje ode mnie trener i wtedy dopiero pokażę rzeczywiście, nie zadawać sobie zbyt dużo pytań. Miałem trener Trasiewicz, zawsze mi powtarzał jedną rzecz, jak piłkarz zadaje sobie zbyt wiele pytań, no to jest problem. No musi wyjść i wykonać swoje zadanie, wtedy nie będzie problemu. Panie trenerze, odpowiada Pan między innymi za taktykę. Proszę zdradzić kibicom, jak wygląda taktyka Śląska. Już nie pytam o konkretnych rywali, ale no, jeżeli chodzi o szczegóły taktyczne, to tak jak widać, my bardzo dużą rolę przywiązujemy do gry defensywnej. Rzeczywiście ostatnie mecze jakby pokazały, dlaczego te remisy, że przestaliśmy troszkę cierpieć na boisku. Ta gra defensywna, jakby troszeczkę przestaliśmy współpracować, tak jak to było w tych meczach początkowych i to się przeniosło troszkę na wynik, że nie możemy wygrać, bo ja uważam, że mimo wszystko progres jest, bo oczywiście każdy kibic chce Śląska wygrywającego, ja to rozumiem i wszystko robimy, żeby tak było, aczkolwiek kiedy jest mały, nie chcę nawet powiedzieć, ale mogę nazwać to słowo kryzys, bo nie wygrywasz meczów, to jest tak, żebyś je nie przegrywał, bo przypomnę, że mimo wszystko Śląsk przegrał tylko jedno spotkanie. To jest naprawdę bardzo, gdybyśmy to porównali do poprzedniego sezonu, to jest ogromny progres. Natomiast wiadomo, że kibice chcą zwycięskiego zespołu, który nie odpada w Pucharze Polski, który ciągle wygrywa i rzeczywiście tak to jest, że mimo wszystko zapominasz, co było rok, dwa, trzy, cztery lata wcześniej, tylko widzisz to, co jest tu i teraz, a niestety piłka tak jest, że to, co było ileś tam wstecz, to jest pokłosie tego, w którym miejscu jesteś dzisiaj. Także duża rola w gry defensywnej. Trener Lawiczka jest zwolennikiem ustawienia 4-3-3. Oczywiście to jest ustawienie modyfikowalne. Natomiast przede wszystkim jego jakby głównym akcentem jest praca całego zespołu, zarówno w ataku, jak i w obronie. Dlatego jeszcze raz wracam do tej gry w defensywnej, bo uważam, że rzeczywiście jak się obserwuje tych najlepszych trenerów, to rzeczywiście trener Lawiczka też, że wszystko zaczyna się od gry defensywnej, nawet zaczynając grę wysokim pressingiem, od organizacji gry, od momentów jakby, co się dzieje wtedy, kiedy tracisz piłkę, to jest jakby klucz i my bardzo mocno nad tym pracujemy. Oczywiście daleko jest do ideału, ale mimo wszystko wydaje się, że ten sezon pokazuje, że ta gra defensywna jest dużo lepsza i ona przekłada się na wyniki, bo trzeba też powiedzieć sobie, że no praktycznie mamy 3 punkty straty do pierwszego miejsca. Oczywiście ktoś może sceptycznie powiedzieć, mamy tylko 2 punkty do 9 i oczywiście zawsze piłkę można w różny sposób interpretować, ale wydaje mi się, że musimy patrzeć i też proszę też kibiców o to, żeby czasami spojrzeli przez pryzmat tego, co było wcześniej, że my naprawdę staramy się gdzieś tam, my jako klub, całościowo zrobić progres i ten progres jest widoczny, ale nie zrobi się progresu z punktu zespołu walczącego utrzymają mistrzostwo, bo to tak po prostu nie działa. Trzeba najpierw zrobić swoje, czyli założenie jest krótkie, pierwsza 8 i to jest bardzo ważna dla nas praca, żeby każdy z nas wiedział, żeby nie uciekać od tego, ale też każdy kolejny mecz, ten banał, który podkreślał Małysz, że następny skok, on tak w sporcie działa, to po prostu mamy cel dalekosiężny, ale też mamy te cele krótkoterminowe i wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, ale tak jak powiedziałem, piłka nie lubi zbyt dużo gadania, ona woli pracy, także tak to wygląda pokrótce. Czy możemy się spodziewać, że Eryk Esposito będzie grał tak jak w derbach z Zagłębiem Lubin częściej? Myślę, że tak, ja zawsze daję ten przykład, bo uważam, że jeżeli chodzi o Farszada, wracę tylko na chwilkę, powiem dlaczego, że my nie zrobiliśmy wszystkiego, żeby on jakby uwypuklił swój potencjał i odszedł po roku, co gracz obcokrajowiec, przyjechał z innego tak naprawdę kontynentu, inna religia, inny element i tutaj musimy bardziej pracować nad takimi zawodnikami, bo uważam, że to jest jakby jakość i uważam, że Eryk Esposito to jest bardzo dobry napastnik, to jest napastnik, który pracuje do filozofii Śląska. Tylko tak jak mówię, on musi też zrozumieć filozofię jakby pracy tej zespołowej, pracy w defensywie, bo jeżeli chodzi o ofensywę, to tutaj moim zdaniem nie ma problemów, ale bardzo dużo tutaj jest jeszcze deficytów, jeżeli chodzi o grę defensywną jego, jeżeli to się zazębi, a tak jak powiedziałem, mamy 11 kolejek za nami,
przed nami kilka meczów. Myślę, że każdy kolejny dzień i kolejne mecze będą pokazywały, że to jest naprawdę wartościowy napastnik, który za jakiś czas pokaże, że rzeczywiście zapomnimy, bo uważam, że 4 bramki strzelone, to ktoś może powiedzieć, że to jest mało. Ale ja wracam znowu do tego sezonu takiego przełomowego, że Śląsk pomocnikami stoi. Zawsze to powtarzałem, że napastnik ma swoją rolę, ale to pomocnicy kreują grę Śląska historycznie nawet. Ja nazywam to DNA danego klubu. Dla mnie DNA Śląska to są zawsze pomocnicy, to byli zawsze pomocnicy. I napastnik pełni właśnie specyficzną rolę, chociażby Łukasz Gikiewicz, Christian Diaz, Voskamp, Johan. Także Exposito wpasowuje się w rolę właśnie takiego napastnika, którego Śląskowi brakuje. Panie trenerze, a proszę powiedzieć, co się dzieje z Przemysłem Połachetą? Bo zaczął kapitalnie, no ale to tak troszeczkę wygląda, jakby no formę zgubił i nie mógł znaleźć. Myślę, że jeżeli chodzi o Połachetę, to jest po prostu taki też okres przejściowy, że gracz o tak młodym wieku, który rozegrał, praktycznie jeszcze nie ma 10 spotkań ma rozegrane w Ekstraklasie, to dopiero początek. Także też musi się przystosować do tego, żeby jakby dzielić się tą piłką. Ja zawsze to podkreślam, bo Przemek jest świetnym piłkarzem indywidualnie, ma szybkość, ma wytrzymałość szybkościową, ale musi jeszcze dostrzegać partnerów, to jest pierwsza rzecz w grze ofensywnej i zdecydowanie musi poprawić grę w defensywie, ale to tak jak mówię, dajmy czas, bo to jest chłopak, który przeszedł bardzo fajną drogę w Podbeskidziu, to jest właśnie ten etap, gdzie w pierwszej lidze się otrzaskał, tak można powiedzieć w cudzysłowie, potokiem do bardzo dobrego trenera Henia Bredę. Myślę, że to też jest taki moment, gdzie on przez ten czas i to co się dzieje, to spokojnie sobie poradzi. Zresztą te mecze w reprezentacji też pokazują, że pełni też dosyć ważną rolę w reprezentacji trenera Michniewicza. Także myślę, że też kibice będą mieli jeszcze z niego dużo pożytku, ale przed nim dużo pracy. On sobie zdaje z tego sprawę, bo to jest bardzo inteligentny, mądry gracz, który cały czas chce się rozwijać. Panie trenerze, kończąc, chcę zapytać o kwestię Piotra Celebana, bo internet w pewnym momencie aż huczał, że pan ma z nim no, bardzo mocny konflikt, no, wręcz, że iskry w szatni leciały. Nie, no, myślę, że z Piotkiem znam się, tak jak mówię, bardzo długo, 12 lat, chyba tyle. Tak jak powiedziałem wcześniej, wielokrotnie powtarzałem, decyzja moja, kiedy przejąłem obowiązki pierwszego trenera, była suwerenna. Po obserwacji zespołu stwierdziłem, że to będzie dobre dla zespołu. Decyzja taka, że tracił opaskę kapitana. Tak, że tracił opaskę kapitana, dokładnie, że to będzie dobre dla zespołu, a sprawy jakby takie czysto prywatne, to nie miało żadnego znaczenia, bo on zna mnie, ja znam jego i tutaj to jest profesjonalista. Natomiast były pewne rzeczy, które zostają w jego i w mojej głowie, które zdecydowały i tutaj nie ma żadnego konfliktu i nigdy go nie było. Po prostu takie zostały podjęte decyzje i myślę, że no one przyszłość pokaże, czy one były trafne, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast Piotrek, jak widać, jest bardzo ważnym zawodnikiem dla tego zespołu. Teraz na nieszczęście odniósł tą kontuzję głowy dosyć poważną w meczu drugiej drużyny. Natomiast no, myślę, że po tych 5-6 tygodniach wraca i jest z nami i oczywiście wzmacnia dalej Śląsk. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy. Naszym dzisiejszym gościem był trener Śląska Wrocław, pan Paweł Barylski. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.